Pixar w pudełku. Dziękuję, że nas oglądacie. Wiem, że wykład staje się coraz bardziej techniczny, ale wreszcie mamy wszystkie narzędzia potrzebne do wyprowadzenia wzoru na punkt styczności z parabolą. Zanim przejdziemy dalej, cofnijmy się trochę i przypomnijmy sobie, dlaczego to robimy. Potrzebujemy wzoru na punkt styczności, żeby ujęcia, takie jak to w Meridzie, były wyliczane naprawdę wydajnie. Punkt styczności pozwoli nam opisać programy komputerowe do rysowania każdego źdźbła trawy bez linii stringart. Żeby zrobić z tego wzory, jeszcze raz ponazywajmy punkty. Różowa linia jest kontrolowana przez parametr T. Jak przedtem, nazwę ten punkt Q, a ten R. Linię fioletową kontroluje parametr S. Ten punkt nazwę Q', a ten R'. Zapiszmy parę rzeczy, które już wiemy. Wiemy, że Q jest ułamkiem T na odcinku AB, czyli mogę zapisać Q jako 1 minus T razy A plus T razy B. Podobnie R jest ułamkiem T odcinka BC. Można je więc zapisać jako 1 minus T razy B plus T razy C. I podobnie Q' jest ułamkiem S na drodze z A do B. Zapiszę więc Q' jako 1 minus S razy A plus S razy B. Zaś R' zapiszę jako 1 minus S razy B plus S razy C. Teraz punkt przecięcia, którego szukamy, czyli P, znajduje się gdzieś na odcinku QR. Ale gdzie dokładnie? Za chwilę udowodnię, że w ułamku S. Twierdzę, że P można zapisać jako 1 minus S razy Q plus S razy R. Jeśli to prawda, to super. W miarę zbliżania się S do T, to wyrażenie zbliża się do 1 minus T razy Q plus T razy R. I to właśnie chcę udowodnić. Do wykazania zostało jeszcze tylko to, że punkt przecięcia można opisać w ten sposób. Dlaczego właśnie tak? Zaraz podstawię to wyrażenie za Q tutaj, a to za R tutaj. Gdy zrobię to wszystko i uporządkuję, zresztą uporządkujcie sami, ale wyniknie z tego, że P można zapisać jako 1 minus S razy 1 minus T razy A plus S razy 1 minus T plus T razy 1 minus S razy B plus S razy T razy C. Jeśli teraz zapiszę to, używając tych wyrażeń, widzę, że mogę zapisać P jako 1 minus T razy Q' plus T razy R'. To wyrażenie mówi, że P jest gdzieś na odcinku Q'R'. A to wyrażenie, że P jest gdzieś na odcinku QR. Jedynym punktem, który może się znajdować na obu tych odcinkach, jest punkt przecięcia. Dowód zakończony. W dziesiątkę.